Rozpoczynamy ósmy materiał, oblężenie Paryża, drugie DLC do Assassin's Creed Valhalla. Ukryta słabość, kolejne zadanie fabularne. Jesteśmy generalnie w Paryżu, jak widzicie. Eivor odnajduje przemytniczkę, która może wiedzieć coś o słabym punkcie paryskich umocnień. Znajdź magazyn przemytniczki. Także ona tutaj gdzieś w pobliżu pewnie przesiaduje. Tutaj mamy coś jeszcze, o proszę. Ukryta słabość. Okej, tam coś jeszcze jest, ale żeby to przesunąć, to ja muszę najpierw usunąć skrzynię. I teraz mamy tutaj jakiś dokument. Nolwenn, moja droga Bretonko, kiedy powrócisz ze swojego obecnego wypadu, spotkaj się ze mną, proszę, w Saint-Julien. Pilnie potrzebuję więcej leków i zapasów. Szczerze oddana królowa R. Dobra. Tutaj widzicie, mam jeszcze jakieś przedmioty do zebrania, ale to tam przy okazji. To ostatnio żeśmy eksplorowali te tereny i tutaj mniej więcej w tym miejscu gdzieś jest ukryte podwodne przejście. Who can trust a pagan diable? How many have you killed, fiend? Franz, remember. When the good Samaritan saw the beaten man, he had compassion and bound his wounds. You keep busy, Queen. Someone must tend to those who fall in battle. Plague did this, not war. War breeds plague, Eivor. I am not yet ready to return to Charles, if that is what brings you here. No. I seek a Breton who resides in this ward. Name of Nolwenn. I know her! A freelance thief! A disreputable woman. Although not without talents. To those who can pay. They say she can smuggle goods and messages over walls and past guards. Yes. So why do you seek this woman's help? No i proszę, co tutaj wybierzemy? To ostatnia szansa na pokój. Nie mogę zdradzić wszystkiego. Lepiej, aby to oblężenie nie trwało długo. Weźmy może to. Because the Franks killed his brother. How many Northmen must die so Siegfried can avenge one man? Should his knees die too? Should you? I cannot stop entire armies. Only urge reason and truce on all sides. I do what I can. You did save my life. I must take that first step and trust you. My good Samaritan. Thank you, Queen.
I'm in your debt. I mean that. So, where is this Breton? Alas, I do not know. She visits from time to time. I know! I know the way to Norwin's hideout. Please, let me show Eivor! From the mouths of babes. Very well. But hurry back, little bear. Fast, little prince. This place is not safe. Nowhere in France yet is safe now. Mother Richardy says so. How is it you know where this smuggler works? Yesterday I went on an adventure and followed her. But she saw me and waved. I felt silly. Dobra, śledzimy Bernarda. Raczej idziemy raczej z nim razem. I've been down this way before. Thanks, Bernard. Get back to the queen. Bye, Eivor. Have fun and let's have another adventure soon. Ale kurczę, tam już byliśmy przecież, no dole. Chyba, że coś przeoczyłem, jakieś przejście. Znowu te szczury, cholera. Ja cię pierdziu. Proszę, coś tu jest, jakieś wejście, tylko tak, klucz jest potrzebny. Podniesienie zostaw pułapkę. No dobra. Chcę z nią porozmawiać. Bonjour, my dear friend. But I do not have any silver. I'm not here to take your silver. I have no quarrel with you. Praise the saints. And I thank you for your fine and timely blade. But I must go. No, you see, I'm a friend of Richardis, Queen of Francia. And I am married to the Pope. Long may he reign. They say you walk through the city's walls. I need your help. I am no ghost. Just a simple bard from Brittany that has lost her way. Look, you are a smuggler. All of Paris knows it. Even the boy prince does. I need your help. And if I know a thing or two about all that, what is it worth to you? Gady pupu, żałujesz, zapłać, charyzma, przysuwa mnie toka. Weźmy to. Ostatnio też z tego skorzystałem. My friend Toka wants her necklace back. This I know. There is her chain, friend. Tell her to find me in Nantes when this is her lover. Toka, she'll hear your words. All is well. So what do you need, northerner? I seek a weakness in these walls. Is there a hidden tunnel, a secret door, something like that? No, no, not so simple. The Franks sealed the city well. But take this key. It will open the bridge door. The bridge? I can reach the bridge from outside. What I could use is a way to take it down. A little silver birdie told me that the bridge's foundations are in dire shape. I see. And if we can take that bridge down, the longships can encircle the city. You did not hear this from me. Farewell. Ciekawe, czy nam to wypali. Tutaj wszystko w pobliżu chyba, żeśmy pozbierali. Dobra, jedziemy.
ten klucz to skąd się wziął? Ta złodziejka mi dała ten klucz do tych drzwi? No i proszę. Ciekawe, czy tu jakieś ładunki wybuchowe będziemy podkładać. To z niby to. Tego gościa mogę sprzątnąć? Ej, fajnie, bo coś robimy. Powiem wam, że tego nie było wcześniej. Aha, moment, ja tędy nie przejdę chyba. Cholera. No właśnie. Cyk, cyk, cyk. What do I want with their suicide mission? Let's see how well they hold the city without their precious bridge, bastards. Umieść skrzynię z wybuchowymi słojami przy słabych punktach mostu. Hey, you don't belong down here. Though, to be honest, neither do I. Then let us pretend we're both elsewhere. Why not? We are all doomed. No dobra, tak, tutaj trzeba to przestawić. Mniej więcej w połowie. Dlaczego to tak idzie chujowo? No, ej! Może się uda. Bardzo daleko. O nie, teraz... A, jest to zresetowało to, jednak trochę za blisko to chyba wstawiłem jeszcze. Ale kurczę, pomysł całkiem spoko. Powiem wam, że brakowało mi takich misji właśnie, gdzie trzeba by było coś tam zrobić. Aha, jeszcze muszę z drugiej strony postawić to. Chociaż nie, nie muszę. Ale to jest chyba tam potrzebne. No i po zadaniu. W zasadzie można by było kontynuować wątek. Ale się kurczę zastanawiam, czy warto. Czy może coś byśmy zrobili. Tutaj sporo rzeczy jest do odkrycia. No bo jeśli chodzi o zadania, no to tutaj mamy to zadania. Osiągnie trzeci poziom niesławy. No ale tutaj tych poziomów może być więcej, więc tutaj chyba nie będę już tego robił. Tutaj mam jakieś przedmioty do zdobycia. Tutaj coś jest też. No, no proszę, tutaj byłem, a ja... Ej, ja tu byłem przecież. A nie, tu byłem chyba. Tu byłem, tak. Dobra. Wiecie co, zostawmy sobie te zadania, zrobimy je w następnym odcinku, te dwa. A tutaj teraz sobie trochę pochodzimy. Patrzcie, jaki piękny zamek tam w oddali, naprawdę super to wygląda. Zaraz go zwiedzimy, zbierzemy skarby.
nauczyłem się w końcu pływać. Nikt w komentarzach mi nie napisał, całą Valhallę ukończyłem bez tej umiejętności. Dopiero w dodatku kupiłem skilla, który odpowiada właśnie za pływanie. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś wojsko. Żeby nie było za łatwo. Watawa. Dobra, ruszamy na bój. Kurde, tu wilków. Spróbujmy tego typa ściągnąć. Z barchety. Szkoda, nie da się chyba. Najlepiej by było, gdybyśmy tutaj jeszcze jakiś alarm wyłączyli. Można by tu było w to strzelić. Tak zrobimy. Tu jest klucz do skrzyni prawdopodobnie, albo do jakiegoś zamka. Tam jeszcze kilku strażników jest, cholera. Niedobrze. To był zły pomysł. Gdzie by takiego tłuściocha dziabnął? Aj, strasznie zorientowała. Zobaczyli ciało. Ale łatwiej jest nam widzieć. Cek. Co za finezja. Jest jakieś przejście. Na górze nic nie ma, dobra. Tu na górze mamy jakiegoś strażnika jeszcze. Ale tego nie ściągnę tak łatwo. O, skrzynia była. Ja pierdziłem, mogę tego nie zauważyć. Dobra, tutaj jeszcze coś do zebrania. Tylko tak, żeby tam wejść, to ja tutaj muszę zamek otworzyć. Co chyba nie będzie takie proste, chociaż... No już mamy zagadkę rozwiązaną. Huh?
Na cholerę mi to sztaba Wolframu. Kurde, chcę pancerz, kurde, kupić. A tutaj można było ten mur wysadzić. To jest jakiś element pancerza lub broń do zdobycia. Tylko pytanie, jak tam wejść jeszcze. Kurde. Co to jest to? Interakcja. A, tutaj mamy zejść. Okej. To jest najciekawsze w tej grze. Otwieranie skrzyń, na których stoimy. O, mamy hełm paladyna. Dobra, mamy hełm paladyna. To w sumie można by było ten hełm paladyna założyć. Gdzie on jest? Hełm paladyna i mamy jeszcze chyba kaptur paladyna, zdaje się. I tutaj tyle. Dobra, przenieśmy się teraz może gdzieś... Tutaj jest sporo rzeczy. Nieodkryty mam ten punkt szybkiej podróży. W następnym odcinku tutaj trochę to poczyścimy. Tutaj jest najazd. Do ogarnięcia. Można by to w sumie zrobić, ten najazd. Nie wiem, czy kojarzycie najazd. Czy widzieliście? Pewnie tak, ale... Zrobimy to teraz i może na tym poprzestaniemy. No fajnie by było, gdybym miał cały zestaw paladyna, to bym sobie założył. Może tutaj znajdziemy pozostałe jakieś elementy. Nie chce mi się czytać. Jak ktoś ma ochotę, to proszę.
Tutaj coś jest do zebrania. Ale to chyba nie będzie takie proste, coś mi się wydaje. Czy tutaj pewnie jest jakaś ściana, którą można zniszczyć z desek? Co było, gdybym ja to wziął? O. Nie, to nie zadziała tak. Jak się przyzywało? Aha, to jest medytacja. Proszę, trzech ściągnąłem. Dobra. Wiecie co? Bo dobra, najpierw zbierzmy to. To też jest fajne, w tych poprzednich odsądach nie uświadczyliśmy, czyli takie najazdy. Chyba nam ich nie pomoże. No tak, może najpierw zajmijmy się. Słuchajcie, co ja sobie zmienię broń, bo to jednak jest słabe. Może to ulepszymy, ale trochę mi szkoda tutaj. A dobra, w sumie. Na co to będę trzymał? Chociaż nie, tu mamy ulepszone te bronie. Złapał z opóźnieniem. Śmiesznie to wyglądało. Wrócę się tutaj, bo tu mamy dwa rzeczy. Dwie skrzynie do zebrania. Może w końcu ktoś tu pomoże wyważyć. Hey, can't do this alone. Silver here.
co mi te bogactwa? Lepiej by mi zaoferowali ten zestaw. Pancerz paladyna. Aha, no tak. Żeby nie było za łatwo. Wszystko zamknięte, trzeba wyważyć, widzę też. Hey, come here. I smell silver here. Po co mi ten surowiec, powiem wam szczerze? Mogli tutaj coś innego dać. O, tutaj mamy umiejętność do zębocia oko, chociaż tyle. Mam klucz, tu jest jeszcze jakaś umiejętność na górze do zdobycia, tutaj jeszcze jakaś skrzynia jest. Musimy się tam wdrapać jakoś na górę. Jeszcze wyżej? Ej, to jest na dachu przecież. O kurde. My teraz zaskoczyli. Albo wieżę, proszę. Kurde, ani w tą, ani w tą. Shit. No. Patrzcie, jakie głupie. Tu musi być jakieś wejście, no nie ma bata. No jest, dobra. O tym mówiłem właśnie. Gdzie ta umiejętność jest? Na dole, jeszcze niżej. Złoty płomień. Tu też coś nowego.
Przymocowujesz do wrogu ładunek wybuchowy, który po krótkiej chwili wybucha. O, proszę. W sumie tego nie wypróbowaliśmy jeszcze nigdy. Tak samo jak tutaj miałem wypróbować tego szczura. A mamy tutaj jeszcze z czwórki. Dobra, czwórkę, zajmijmy sobie po czwórkę to i zobaczymy, jak działa plaga szczurów. Ej! Aha, w drugą stronę. Tu jeszcze skrzynia została jedna do zebrania. No, nie kłócaj. A, mam pomysł. Jest. Ale to nie działa. Za bardzo, widzicie? Coś się spierdziliło z grą. Dobra, mamy tutaj wszystko ogarnięte. W zasadzie można by było kończyć, ale mamy jeszcze trochę czasu, byśmy może chociaż ten punkt szybkiej podróży odblokowali, bo jak się okaże, że tutaj będę musiał iść wcześniej czy później, to już będę miał szybciej. Zobaczmy jeszcze raz tego szczura. Teraz okay, otrzymuję obrażenia, ale te obrażenia są takie średnie. To chujowe to jest. Za przeproszeniem. To nie, z tego nie będziemy korzystać. Bo to jest głupie, to już lepsze chyba ten wybuchowy aspekt. Więc co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że tego się można było spodziewać, bo praktycznie gra jest kopiuj w klej co do podstawki poprzedniego DLC. Natomiast no, pojawiły się szczury, okej. Okay. O kurde, upiorny tur. O proszę. O, to fajne. Co ja tutaj spróbuję? A tu mieszka? Trucizna. Nie spodziewałem się. O cholera, uciekł. Ej, w sumie to było fajne. Coś nowego, bo zazwyczaj przeciwnicy nie uciekali nigdzie. Może muszę go gonić. Upiorny tur, proszę. Fajny minibosik. O, to było fajne. To było fajne. O, jeszcze trofeum wpadło, proszę. Ciekawe, czy to trofeum możemy sobie gdzieś zawiesić, tak jak na przykład było w Corvo Bianco. U, jaka winnica. Gdzie mogliśmy sobie umieszczać zbroje i miecze. Tak
samo tutaj fajnie by było, gdybyśmy mogli na przykład jeszcze jakieś też trofea umieszczać. No nic. Także w następnym odcinku zrobimy sobie królewski łów na lisy. Ten quest. Nie wiem, jak długi będzie ten quest, ale to sobie ogarniemy, a później zobaczymy jeszcze co. Jak to czasowo wyjdzie. Tu jest jakieś kuźwa koloseum, takie półotwarte. Ja muszę się tam dostać. A co by było, gdybyśmy użyli może teraz trójki? To, że za każdym razem takie same te skrytobójstwo wykonujemy. Myślę, że sobie skończymy, chyba że tutaj jeszcze coś w mieście znajdziemy, jakąś skrzynię, ale to ja wiem. Już takie jest. Do niczego nam to niepotrzebne. Tu mamy jakieś bogactwo, ewentualnie jeszcze można by było to spróbować zebrać. No to niestety nie jest element pancerza. Sancta Madeo! No tutaj, żeby wejść, to będzie problem chyba. Wow. To też jest coś nowego, powiem wam, w pierwszym odcinku zauważyłem, że chciałem wejść tam do jakiegoś budynku, do jakiegoś chyba klasztoru czy kościoła i całe były tutaj właśnie obtegowane jakimiś przeszkodami, nie można było do niego wejść. Tędy to chyba będę mógł tylko wejść górą. A, tutaj mamy przejście. Okej. Okay. A tutaj muszę mieć chyba klucz. A jednak nie. Ta skrzynia jest tutaj jakaś. Może to o tom chodzi, no? Jest zamek, dobra. Tylko tak, tędy nie wyjdziemy, nie? A nie, wyjdziemy. W tą stronę już się da, okej. Okay. Ludziska, kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie, na pewno jeszcze 1-2 odcinki, pewnie ze 2 na pewno nagramy, może 3 nawet, bo tutaj mamy te dwie misje, nie wiem, może zrobimy dwie, może jedną misję, może też tutaj trochę pochodzimy. Można by było jeszcze ewentualnie te zadania zrobić od tutaj Viva La Resistance, od Eivora i Pierre, ale
żeby zdobyć ten trzeci poziom. No dobra, zobaczymy. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.